Diagnoza nowotworu zdecydowanie odmieniła życie Tomasza Jakubiaka, znanego kucharza i jurora programów kulinarnych. Jakubiak, który zwykle cieszył się dużą energią i aktywnym trybem życia, nagle musiał zmierzyć się z poważnym wyzwaniem zdrowotnym. Ta drastyczna zmiana dotknęła nie tylko jego codzienności, ale i emocjonalnie wpłynęła na jego samopoczucie. W rozmowie z Dorotą Wellman, która została wyemitowana w programie Dzień Dobry TVN. Jakub jak otwarcie mówił o swoich doświadczeniach i trudnościach związanych z chorobą. Ujawnił, że zmaga się z rzadkim rodzajem nowotworu, który wiąże się z wieloma komplikacjami i wymaga intensywnego leczenia. Ta sytuacja wprowadziła w jego życie ból i ograniczenia fizyczne, które stały się jego nową rzeczywistością. Mimo tych trudności Jakubiak nie poddaje się i stara się walczyć o każdy dzień. Jego determinacja i otwartość w mówieniu o chorobie zyskały mu dużo sympatii i wsparcia od fanów oraz widzów. Jak sam przyznał, najtrudniejsze w jego sytuacji są tak zwane słabsze dni, które mogą pojawić się nagle i są niezwykle trudne do przewidzenia i zniesienia. Jakubiak, którego dni zaczynają się od podłączenia do kroplówki, Musi zmagać się z licznymi ograniczeniami w codziennym życiu. Nie może wychodzić z domu na tyle swobodnie, ile by chciał, co oznacza, że traci wiele drobnych radości, takich jak odprowadzanie dziecka do przedszkola czy spotkania z przyjaciółmi. Ta nowa rzeczywistość, pełna restrykcji, była dla niego początkowo traumatyczna. Z pomocą przyszli mu jednak specjaliści. Tacy jak psycholog, który pomógł mu znaleźć pozytywne aspekty w tej trudnej sytuacji, wskazując na dodatkowy czas, który może teraz spędzać z rodziną. Nagła przerwa w aktywności Jakubiaka w mediach społecznościowych, która rozpoczęła się 11 listopada, wzbudziła zaniepokojenie wśród jego fanów. Ostatnie posty na jego Instagramie przed ciszą koncentrowały się na promocji jego nowej książki, co mogło sugerować normalną działalność. Ale brak nowych aktualizacji wywołał obawy o jego stan zdrowia. Ładocha, mówiąc o swoim ostatnim spotkaniu z Jakubiakiem, podkreśliła emocjonalny ciężar, jaki niesie za sobą wspieranie bliskiej osoby w tak trudnych chwilach. Jej otwartość w rozmowie ma na celu nie tylko poinformowanie opinii publicznej o stanie zdrowia Jakubiaka, ale także pokazanie, jak ważne jest wsparcie dla osób przechodzących przez podobne doświadczenia. Nieobecność Tomasza Jakubiaka w mediach społecznościowych wzbudziła zrozumiałe obawy wśród jego fanów i obserwatorów. Jako osoba publiczna, zazwyczaj aktywna i obecna w życiu publicznym, jego nagłe zniknięcie wywołało liczne spekulacje. Fani, zaniepokojeni brakiem informacji, zaczęli wyrażać swoje obawy na forach internetowych i w mediach społecznościowych, zastanawiając się nad stanem zdrowia ukochanego kucharza. Po dłuższym czasie milczenia Tomasz Jakubiak w końcu przemówił, publikując wiadomość, która miała na celu uspokojenie swoich obserwatorów. Choć nie podał konkretnych szczegółów dotyczących swojego stanu zdrowia czy przyczyn nieobecności, jego komunikat był dla wielu ulgą. Potwierdzenie, że czuje się lepiej, choć ogólne, dało fanom nadzieję, że ich ulubiony kucharz wraca do zdrowia i być może niedługo znów będzie mógł aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym. Dla wielu Jakubiak jest nie tylko telewizyjnym kucharzem, ale również inspiracją i przykładem tego, jak ważne w życiu są pasja i pozytywne relacje z innymi. Jego postawa w obliczu choroby, otwartość na dzielenie się trudnościami, a teraz próba uspokojenia publiczności pokazują jego głęboką empatię i troskę o tych, którzy go podziwiają i wspierają. Powrót Tomasza Jakubiaka do aktywności w mediach społecznościach był momentem pełnym emocji, zarówno dla niego samego, jak i dla jego licznych obserwatorów. Jego szczere wyznanie na temat walki z ciężką chorobą i dramatycznych doświadczeń szpitalnych spotkało się z falą wsparcia ze strony fanów. Którzy z ulgą przyjęli informacje o jego lepszym stanie zdrowia. W nagraniu, które opublikował na swoim profilu, Jakubiak mówił otwarcie o trudnościach związanych z jego stanem zdrowia, w tym o ekstremalnie niskim ciśnieniu krwi i niemożności funkcjonowania. Jego relacja z ostatnich tygodni, pełna odwołań do nieustannego poszukiwania leczenia i wsparcia medycznego, była przepełniona determinacją i nadzieją. Wspomnienie o światełku w tunelu które miało dać mu energię do dalszej walki, dodatkowo zaintrygowało i zaoferowało nadzieję zarówno jemu, jak i jego fanom, którzy z niecierpliwością czekają na więcej pozytywnych wieści. Ta zapowiedź kolejnych informacji, które miał podzielić się w ciągu najbliższych dni, z pewnością jeszcze bardziej zwiększyła oczekiwanie na dobre wieści. Postawa Jakubiaka, a także jego sposób komunikacji, pełen bezpośredniości i osobistego zaangażowania, tylko pogłębiają sympatię i empatię wśród jego fanów. Jego otwartość na dzielenie się najtrudniejszymi momentami życia zdobywa uznanie i inspiruje wiele osób do wyrażania wsparcia i solidarności. Dzięki ogromnemu wsparciu, jakie otrzymuje od swojej żony, a także dzięki swojej niezachwianej woli walki, Jakubiak stanowi przykład niezłomności w obliczu przeciwności. Jego historia przypomina, jak ważne w życiu są determinacja. Miłość bliskich i wspólne dążenie do przezwyciężenia trudności, które stawia przed nami los.